Ranny kakao. Ranny kakao. W Rock Radio. Alicja Domańska, John Porter, proszeni są do studia w Warszawie. Zapraszam. Pani Alicja. Jest pani Alicja. Alicja! O, jest John. Jest jak zwykle wesoły, jak zwykle pełen energii, pełen werwy, John Porter. Zapraszam, dzień dobry. Załóż, John, słuchawki. Jest Alicja. Alicja, chodź. Wszystko nam opowiesz. Alicja w Krainie Czarów. To jest punkt wyjścia do tego wszystkiego, co się wydarzy. Tak, dokładnie. To jest projekt, który zaczęłam parę lat temu. Dokładnie Alice Left Wonderland, czyli cykl obrazów, malarstwo na płótnie. Inspirowane, wiadomo, Lewisem Carrollem, ale nie tylko, bo jeszcze dodatkowo otchłanią naszego istnienia, bytu, mózgu. Neurologia to coś, co mnie najbardziej fascynuje. Do projektu zaprosiłam Johna, żeby zrobił bardzo... Znany neurolog. Znanego, tak chciałem powiedzieć właśnie. Ponieważ jest znanym neurologiem, zaprosiłam go, aby zrobił muzykę. 17 września rozpoczyna się najpierw wernisaż, potem wystawa w Zatoce Sztuki w Sopocie. Dokładnie, pani tak. Pani Alicjo, a nam jako, że no, nie wiemy, jak wygląda proces twórczy malarski, powiedziałeś, że to zajęło kilka lat, żeby to wszystko skompletować. Akurat ten cykl obrazów kilka lat, bo to jakby dłubię przy tym już długo. No i wystawa podróżuje. Była niedawno w Paryżu, wcześniej w Berlinie, w Sztokholmie. Ale z Johnem to tutaj dopiero pierwszy raz premiera w Sopocie właśnie. Następna w Warszawie. Alicja jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pracuje w Warszawie, pracuje w Sopocie. Ma na swoim koncie wiele wystaw, w tym te międzynarodowe, jak ja lubię to mówić. Londyn, Berlin, Sztokholm, Grodno, Paryż i wiele, wiele innych. A John jest tutaj nie bez powodu, bo napisał muzykę do tego wernisażu. Jestem bez powodu. Ja po prostu... Hacker chodził po ulicy. Przypadkiem. Czyli ty od 17 września masz miesiąc zajęty, siedzisz w galerii i grasz. Tak, ale później się rozwiję, będę zacząć malować. Ale powiedz mi, bo rozumiem, że Alicja ci przedstawiła te obrazy. Nie rozumiesz coś. Dobra, powiedz. Ja? Jakie jest pytanie? Czemu? Przedstawiłam obrazy, które John... Właściwie John przyszedł na mój wernisaż i zobaczył obrazy na wernisażu. Tak. I bardzo się zainspirował. No i stwierdziliśmy, że fajnie byłoby połączyć muzykę z płótnem. John robi muzykę do twojej sztuki. Dokładnie. I John, ja zadałem wam pytanie, o co mam jeszcze zapytać? A ty mówisz, o muzykę zapytaj, więc ja pytam. To najważniejsze. To był bezpośrednio po pierwszej naszej, było spotkanie, znaczy najpierw na wernisażu, umówiliśmy na kawę, tak jak się robi, na małą czarną i po prostu dyskutowaliśmy to wszystko. I pamiętam, że w tym samym dniu po prostu wróciłem do swojej jaskiny i pierwsza piosenka właśnie Alice Left Wonderland komponowałem. Tekst, wszystko od razu wysłałem do Alicji, on był zachwycony, bo jak nie mogło być. Czyli piosenki często organicznie połączone z wystawą, z obrazami. Tak. Zdecydowanie. Alicja Domańska, John Porter byli naszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo serdecznie. My też dziękujemy. Dziękujemy. To jest Rock Radio.